jest obecny i dziś pośród nas. Niewiastą na pustyni jest Kościół, a pustynią jest świat współczesny. Tym Kościołem na pustyni współczesnego świata jest nasze zaangażowanie i nasze życie. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy Kościołem na pustyni tego świata. A na tej pustyni jest źródło wody żywej. To sakramenty, to Eucharystia, to Słowo Boże. I trzeba powiedzieć, to jest nasza moc, moc Kościoła Świętego, którego zgodnie z zapowiedzią Jezusa Chrystusa bramy piekielne nie przemogą. I w tym kontekście patrzymy na Maryję, na Matkę naszą, Matkę łaskawą, czego, drodzy bracia i siostry, uczy nas dzisiaj Maryja. Maryja pokazuje nam, jak najpiękniej przeżyć to, co Bóg nam daje, łaskę życia. Maryja uczy nas bierności. Przecież gdy spojrzymy na jej życie, była wolna od grzechu, ale nie była wolna od cierpienia, od udręki, od ciemności. Maryja uczestniczyła w całym życiu Jezusa Chrystusa. Doświadczyła cierpienia i doświadczyła ciemności. Przeszła drogę życia jak każdy z nas. Ale w tym wszystkim zachowała piękno wierności wobec Boga i drugiego człowieka. Bo wierność Bogu prowadzi do wierności człowiekowi. Dlatego Maryja, będąc zawsze dziewicą, po zakończeniu biegu ziemskiego życia została z ciałem i duszą wzięta do nieba. To dziś Maryja, Matka w niebo wzięta, Maryja, Matka łaskawa, pokazuje nam wszystkim. Żyjemy na ziemi, a ojczyzną jest niebo. To jest perspektywa naszej wiary i naszego życia. Thank you.